Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Rusty Lake Hotel. Kilka krótkich, dosłownie informacji na początek. Po pierwsze, a propos tego, jak będziemy grali w Rusty Lake'a. Przede wszystkim nie będę się silił na powtarzanie tej gry. Jak gdzieś pominę te trzy gwiazdki, czy nie zdobędę jakiegoś składnika, trudno. Idziemy dalej. Druga rzecz, będę starał się zdobywać wszystko na maksa, tylko że po prostu jeżeli mi nie wyjdzie, no to nie będę powtarzał, bo to trochę bez sensu, lepiej przejść całość i ewentualnie sobie całość powtórzyć, żeby zdobyć te gwiazdki. Zobaczymy, jak to będzie. No i trzecia kwestia, no jeszcze mogę gadać trochę przez nos, mogę jeszcze czasami coś tam siorbnąć, coś kaszlnąć, ponieważ jeszcze jestem na lekach, jeszcze staram się ten katar wyleczyć, czy to co mnie tam, nie wiem, męczyło. Ale jest już lepiej, jakbyście pytali, więc jest spoko. Tylko trochę oczywiście jeszcze przez nos będę gadał. Z tego co pamiętam, to w składnikach mieliśmy hinta, że powinniśmy teraz pójść do Gołębicy. I teraz, gdzie jest pokój Gołębicy? Nie pamiętam. Czy tutaj? Mr. Rabbit. Tak, you cannot enter this room. Okej. Okay. No longer under us. A dlaczego nie with us? W sensie z nami, nie jest pod nami? Okej. Okay. Pigeon, tak. Miss Pigeon. Dlatego, że dostaliśmy ziemniaki. 18+. Tak, mamy ziemniaki. A też powiedzieliście mi w komentarzach, że rzeczywiście jest tak, jak się spodziewałem, czyli jeden składnik można dostać wieczorem, czy po prostu poza pokojem, a drugi składnik można dostać w pokoju. I też, no, czyli potwierdziło się to, co ja myślałem, gdzie może być ten składnik, którego nie znalazłem w poprzednim odcinku, dlatego miałem dwie gwiazdki. Nóż, ale tam jedna część z was mówiła, Jezus Maria, co tu się dzieje? Część z was mówiła, że nóż był potrzebny, żeby przeciąć obraz, co w sumie też tak myślałem, ale nóż już użyłem, więc myślałem, że jednak coś innego. A druga część z was mówiła, że można było jeszcze czymś innym się tam dostać. No w każdym razie ta szrama była ciemniejsza niż cała reszta i rzeczywiście to powinno jakby dać mi, get me some corn, to powinno jednak dać mi do zrozumienia, że coś tam powinienem jednak zrobić. A teraz musimy zrozumieć, o co tu w ogóle chodzi. Mamy wannę, mamy jakiś dziwny generator Tesli. O Jezu, co to jest to? To jest jakiś mechanizm, który na razie nie działa. Tu są jakieś zaznaczone punkty na odcinku. Okej. Tylko jesteśmy w stanie włączyć prąd na środku. Muzyka też jest ciekawa. A tu co się dzieje? Aha, znowu musimy ustalić cztery liczby w zależności od znaczków. Tylko że na razie nie mam pojęcia, co zrobić ze znaczkami. Także nie mogę wyjść. Tak, wiem, że nie mogę wyjść. O, tu jeszcze są ciekawe rzeczy. Okej. Wiemy, że trójkąt plus kwadrat to 4, a S minus spiralka to 2. Czy dostaniemy więcej informacji? Tak, dostaliśmy jeszcze informację, że... No właśnie. O, mamy też, zobaczcie, czyli musimy zapamiętać, że to taka wieża jest. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś rakieta? Co to jest? Ciężko powiedzieć, z boku wygląda jak ryba. O, piece of paper. Okej, czyli tutaj mamy, no dobra, mamy cztery niewiadome i cztery równania, czyli trzeba wziąć kartkę i... O kurcze. I za chwilę zacząć rysować... Raczej wyliczać. To mi się wydaje, że to jest potrzebne w ten sposób. Tak, bo tutaj mamy zrobić obracający się sześcian, a poza tym... Hello, obracający się sześcian. Co wam to mówi? Pewnie mówi wam to samo. O, co to? Co? Okej, to wygląda trochę jak warcaby. Warcaby z przesuwaniem się robaczka. Oczywiście to powinno wam powiedzieć tyle, że... W przyszłości, w Paradise, czyli dwie gry później, będziemy mieli do czynienia, moi drodzy, z właśnie z tym, z sześcianem czarnym. Co to jest? Corn. O, właśnie ona chciała corn. No dobra, ale postaramy się jednak jej dawać na samym końcu. Znaczy nie wiadomo, w którym momencie się okaże, że już będziemy od niej, zbierzemy z niej mięso, może tak, tak? Więc wolałbym być ostrożny, na początku postarać się znaleźć składnik, którego nam brakuje, czyli blackberries. Gdzieś tutaj jesteśmy w stanie znaleźć jeżyny, tak? To chyba są jeżyny. Dobra, zacznijmy od zagadki może z tym robaczkiem.
Co on tu kombinuje? Musimy mu cały czas zagradzać chyba drogę. Tak mi się przynajmniej wydaje, żeby nie wyszedł. Dobrze rozumuję? O ty skubańcu. Uciek. No dobrze. Zobaczymy. Ej, sprytny jest. Ucieka z planszy. Trzeba wykminić, w którą stronę powinniśmy blokować mu wyjście. No właśnie. Żeby nie uciekł. Okej, okay. O, to był dobry ruch. O, świetnie. Zamknęliśmy robaka. Może to o to chodzi? Proszę bardzo, Stag Bill. Pięknie. Dobra, mamy robaka. Mamy żuka, wręcz bym powiedział. I to żuka tego jelonkowatowego, który mi się kojarzy z Hollow Knightem oczywiście, standardowo. Z czym innym mogłoby się kojarzyć? Dobra, kolejna część, piece of paper, a tu mamy... Wiecie, co to mi przypomina? To mi przypomina tę zagadkę z odcinkami. Tutaj. Tylko nie wiem... czyli powinniśmy lecieć od drugiego, powinniśmy zacząć. Trzeci, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy. Prawdopodobnie taką kolejność musimy obczaić tutaj, ale na początku może zrobimy coś bardziej oczywistego. Tu jakieś kreski widzę w ogóle. Okej. Nie, no, a czemu ja to mogę wyjmować znowu? Dobra, włóż się. I zobaczmy. Okej, działa chyba. Znaczy, to wygląda trochę jakby, wiecie, żeby teraz działają... Ach, ja rozumiem, co trzeba zrobić. Ja prawdopodobnie spowoduję... Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, ale prawdopodobnie spowoduje, skoro woda i prąd, to może ją porazi i w ten sposób już będzie, wiecie, kaput. Korn, proszę bardzo. Okej. Okay. Smacznego? Kluczyk. Okej. Okay. Jest klucz. Kolejny klucz. Dobrze. A to burza była. Okej, okay, dobra. Tu cały czas się obraca. To jest ciekawe, że... No tutaj ewidentnie to będzie oznaczało, że będziemy musieli ją porazić prądem. Jakoś. Ale może... Może tak. Nie wiem, do czego ten klucz jest. Jak przesunę tutaj na 90, to... Tu mogę przesunąć w ten sposób. Okej. Okay. No dobra, spróbujmy odzwierciedlić. 2, okej. Okay. Tu i tu. Czy to coś spowodowało? Właśnie nie, nie za bardzo, nie? Właśnie tak jak brakuje mi jakby... Brakuje mi tutaj jakby jakiejś jeszcze akcji, zatwierdzającej akcję, zatwierdzającej ruch. Bo tam było w prawo, lewo, prawo i wrót. I powrót, tak? Bo tam to ewidentnie było podzielone na... Tak. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Od drugiego się zaczynało. Także dziwne, sekwencje przeleciałem, ale nic się nie stało. Dobra, ale to w takim wypadku idźmy z czymś, co wiemy, co możemy zrobić, czyli ja teraz poświęcę sobie chwilę na wyliczenie, na kartce oczywiście, ile każdy znaczek, jaką ma wartość. No dobra, jeśli się nie pomyliłem i wszystko dobrze wyliczyłem, a w obecnym moim stanie wszystko jest możliwe, to tak, jeśli chodzi o eskę, to jest 8. Mogę w dwie strony? Nie mogę, dobra. Spiralka to jest 6. Trójkąt to jest 1, a kwadrat to jest 3. Tak jest! O kurcze! Tu jest jakiś ptaszor! To jest ten ptaszor, którego będzie marazić prądem? Co ten ptaszor tu robi? Chcesz może tego? Nie? Nie chcesz, robaczka? O, może jednak chcesz? Szczerze mówiąc, trochę mi go szkoda. Oj. Nawet bardzo. A co to daje, że my go tam razimy prądem? To wygląda, jakby tutaj było... Jedno idzie do zamalowanego, drugie idzie do niezamalowanego. Okej. Okay. Choć nie wiem, co to jeszcze oznacza. Tutaj zrobiliśmy zagadkę z warcabami. Tutaj... Tu też mam jakiś znak, taki... Prąd?
między półkulami mózgu daje nam taki kwadrat. Także nie wiem, nie rozumiem tego jeszcze. Tutaj coś się świeci, ale tu może coś z tym jeszcze da się zrobić. Kurczę, nie wiem. Okej, a chcesz robaka? Nie chcesz robaka. No właśnie, po co nam robak? Po co nam robak? To w ogóle mi przypomina jakąś zwojnicę albo jakiś, nie wiem, elektromagnes. Nie mam pojęcia. What? Aha, robak jako kołowrotek. A to było takie losowe sprawdzenie, co się stanie. Okej. I teraz jesteśmy w stanie zapalić trzecią żarówkę. Tylko czy coś zmienia, że mamy kolejną żarówkę? Okej, właśnie nie wiem, czy to coś zmienia. No jeszcze mamy zagadkę z radiem nierozwiązaną. Nie wiem, czego to nie wchodzi. O! A teraz się udało, patrzcie. No, zrobiłem dokładnie to samo. Może poczekałem chwilę, żeby się muzyka odtworzyła, albo może coś zrobiłem za pierwszym razem, może zrobiłem coś źle. W każdym razie jeszcze raz spróbowałem odtworzyć ten układ i proszę bardzo, tam drugi klucz. Ha! Okej. A musiałem coś zepsuć za pierwszym razem w takim wypadku, ewidentnie. Dobra, idziemy oczywiście naokoło. Dobra, ptaszu, ratowałem cię. Co teraz z tym? Nie wiem. Znaczy, ratowałem ptaszora. Co się z tym ptaszorem stało? Okej. Ale dalej nie mam składnika. Halo? Dalej nie mam składnika, a chciałbym mieć składnik. Wiecie co? To jest teraz niebezpieczne, bo się nagle okaże, że już przejdę teraz ten poziom i już będzie po ptakach, dosłownie. A tu jeszcze gdzieś musi być ukryty jakiś składnik. Gdzie są, kurcze? Gdzie? Jest Blackberry. No teraz obawiam się, że jeżeli ja wcisnę ten przycisk, to nasza głębica zostanie właśnie porażona prądem, tak? Bo wszystko tu już, czuję, że wszystko przejrzałem co mogłem i nigdzie nie widzę składnika ukrytego. Kurka, jak oni pochowali te składniki, no? No teoretycznie, tylko jeszcze, no nie wiem, no obawiam się, że teraz jak po prostu nacisnę, to koniec, tak? I poszło. Na przykład kojarzy mi się, że te na przykład tutaj, o widzicie, the Blackberries, przepraszam, one wyglądają trochę jakby... wyglądają trochę jakby, przypominały mi te kulki. Ale no to może być tylko taki strzał mój, kurczę, no. Mam też jeszcze inny pomysł. Tak jak w poprzednio, mam wrażenie, że tutaj jest coś... No jest jakaś dziurwa, którą można by jakoś, nie wiem, może wyjąć, czy coś znowu rozdzielić, bo tutaj jest taki ciekawy znak, tak? Że tu mamy kwadrat, tu mamy jakiś prąd, ale może to trzeba jakoś rozerwać znowu. I mamy jeszcze ten obrazek, tak? Chociaż ciężko powiedzieć teraz... Kurczę, no znajdowanie tych składników nie będzie proste. No dobra, cóż. Okej. Potraktowaliśmy ją prądem. Tak jak przeczuwałem. O dziwne, jest dźwięk. Zawiesiłem. Odtwarzałem w nieskończoność dźwięk prądu. Ale nie znalazłem znowu składnika. I kurde, gdzie oni go schowali? Gdzie ci spryciarze schowali ten cholerny Blackberry? No nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, czuję, że obklikałem wszystko, że pootwierałem wszystko, posprawdzałem wszędzie. To jeszcze jest takie kółko, ale nie sądzę, żeby to było to. Nie mogę nic zrobić z tą. I tak klikam po prostu, co mogę i co wlezie i nie mogę znaleźć. Tylko wiecie, może być też tak, że jakiś przedmiot, który miałem, pomógłby mi znowu wydostać składnik. Tak jak mi się wydaje, że głupotą było według mnie wykorzystać na stałe ten nóż w poprzedniej zagadce, skoro on jeszcze służy do wyciągnięcia dodatkowego składnika, tak? Ja wiem, że to, szczególnie to jest rozrobione trochę słabo, że trzeba zagrać jeszcze raz całość, żeby zdobyć na 100%, a ja tutaj nawet nie mam pomysłu, gdzie może być schowany Blackberry. No po prostu nie widzę go nigdzie. Nie mogę otworzyć okna. Może gdzieś tutaj jeszcze, no właśnie, gdzieś tutaj jeszcze pod wanną. Czy coś? No nigdzie. Ło! A teraz jest animacja bez dźwięku. No śmieszne. No nie mam pojęcia. No po prostu nie widzę,
gdzie może być to schowane. Sorry bardzo, chciałem to wyszukiwać, ale musieli to naprawdę jakoś sprytnie schować, albo właśnie jest w tak oczywistym miejscu schowane, że ja po prostu tego nie widzę. Cóż mogę zrobić? Mogę zrobić tylko continue. Pigeon Wing i nie mamy Blackberries. Tacy jesteśmy marni. No, jestem słabix. Słaby jestem. I to nawet bardzo. Z tego wynika. Nie znalazłem kolejnego składnika. Nawet sobie zrymuję. Jakoś szybko idzie hotel. Rach, pach, pach i już po krzyku. Dobra, ale jeszcze się rozejrzymy tutaj. Mamy, tak, klucz numer 5. Ponieważ pokój 5 był. No dobra, klucz numer 5 w rakietę. Pyk. Nie, no dobrze, dobrze, dobrze. Pyk. To może tu coś znajdziemy jeszcze. No dobra, jest dzień, więc teraz powinniśmy... Chociaż w sumie z nim można z nimi pogadać w żaden sposób. Halo, halo. No nie. Tylko wieczorem można by tu się jeszcze rozejrzeć. O! I jest lampka wina. To dlatego, że dobrze potoczyło, tak jak sądziłem, że się potoczy. Mamy białe wino. Po prostu. Że cały czas mi się wydaje, że ten... Kurczę. Że te blackberries... A czemu się tutaj to usmiga w ogóle? Czemu to się w ogóle miga? Czemu? No właśnie. Że te blackberries były gdzieś w tych guziczkach, w tym pomieszczeniu. Jakoś tak czuję, że to podobne nawet kształtem i w ogóle, a tutaj... No troszkę smutek, no. No troszkę smutek. Dobra, co powie mi pan Krzał? Prepare dinner. No dobra. Idziemy przygotować obiad. No tak, no. Nie mamy blackberries. No bo nie będziemy mieli 3 gwiazdek. Gdzie oni są? Gdzie zaraz mnie to męczyć, dopóki nie napiszcie mi tego w komentarzach pewnie. Albo jakoś zahintujecie w komentarzach, oczywiście. Jak powiem, że bez spoilerów, tak znajdą się tacy, którzy... rzucą spoiler, więc... takich i tak już będę wykluczał. No i cóż. Mamy potrawkę z ziemniakami i z gołębia, ale nie mamy do tego jeszcze jeży. Almost perfect. Czy mi się wydaje, czy almost nie pisało się przez jedno L? I zapada kolejna noc. Click to continue. I wychodzi, że ten odcinek będzie mega krótki. Kurczę, wiecie co, to w takim wypadku można by tego Rusty-Lake'a naprawdę mocno pocisnąć. Skoro tak szybko idzie, to wiecie co? Ja zrobię taki manewr. Ja nagram jeszcze ten odcinek. W sensie od razu teraz nagram wersję dla kolejnej postaci. Go and see if you can help the guests in their room. Jeszcze poszukamy takiegoś może składnika przy okazji, zanim skończę ten odcinek, ale chyba zrobię jeszcze jeden, bo one są tak krótkie, że można by nawet przejść tego hotela, ten hotel szybciej. Tego hotela, o, się teraz wysłowiłem pięknie. Tak, czyli wtedy podczas dnia mogliśmy coś dorwać. Ale wiadomo, nigdy nie wiadomo, czy jeszcze coś nie wyskoczy, na przykład pan nietoperz. Kto wiedział, że on jest nietoperzem? Dobra, teraz będziemy ogarniać bażanta. Bo do bażanta mamy składnik. Tak? No tylko, kurczę, pierwszy się udał, no. Potrzebujemy tymianek zdobyć gdzieś. Peasant breast. No dobra. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Przyspieszymy tym samym ogrywanie serii z Rusty Lake, skoro tak szybko idzie. I jeszcze dzisiaj wrzucę wam kolejny odcinek z kolejnego etapu, także Wielka Piona. I do zobaczenia za chwilę. Cześć!